Wielkie gotowanie przy sklepie Spichlerz na osiedlu Tysiąclecia w Katowicach. W piątek Fundacja Wolne Miejsce zaprosiła mieszkańców do wspólnego posiłku. Zainteresowanie było duże, bo tuż po południu na miejscu pojawiła się spora grupa osób, głównie seniorów. To jest wspaniała inicjatywa dla seniorów, naprawdę. Spotkanie się, proszę pana, z kolegami, z koleżankami, poczęstunek, jest to wspaniałe. Że ktoś o nas myśli w ten sposób. Bardzo dobra zupka i pomysł bardzo dobry. Integracja jest między ludźmi, proszę pana, także człowiek jest uśmiechnięty, zadowolony, bo jest między ludźmi. Także bardzo fajny pomysł to jest. Ludzie się spotykają. To nie pierwsza taka akcja Fundacji Wolne Miejsce. Już wielokrotnie wydawała ona ciepłe posiłki w różnych miastach osobom potrzebującym. I nie tylko w miastach, bo również na granicy polsko-ukraińskiej. Piątkowa akcja miała symboliczny wymiar. Chcieliśmy poczęstować mieszkańców zupą, która była gotowana przez prawie 8 miesięcy na granicy. Częstowaliśmy wtedy tą zupką uchodźców, ludzi potrzebujących. Dzisiaj chcieliśmy poczęstować tutaj mieszkańców właśnie tą zupką. Jesteśmy przeszczęśliwi, że udało nam się stworzyć taką inicjatywę. Jest to też fajna integracja dla tych mieszkańców. Oprócz spróbowania zupy mieszkańcy mogli przynieść także kiełbaski i upiec je na ognisku.